Dzień dobry, witam w kolejnym raporcie Kubickiego. Moi drodzy, no wczorajszy odcinek odbił się szerokim echem, komentarze super, no trafił się jeden, powiem szczerze, ja go oczywiście pokażę i nie dlatego, żebym miał jakieś obiekcje do tego typu komentarzy, natomiast chciałbym sprowokować tego użytkownika do dyskusji na live'ie. Dlaczego? Już tłumaczę. Otóż użytkownik DragonX4512 napisał: głupoty gadasz, nie masz wiedzy, kciuk w dół. I okej. Ja odpisałem oczywiście: oświeć mnie, skoro ty masz wiedzę. Nie wiem, czy słuchałeś uważnie, ale to wszystko to moje subiektywne opinie. Do dyskusji włączył się Dariusz Komasa, G8941, który odpowiedział Dragonowi: to powiedz jeszcze, że Artur Bartoszewicz nie jest gnida systemowa. Tak nawiasem, niewiedza nie jest wstydem, lecz niechęć jej poznania. Zrzuć zbroję. Ja oczywiście tutaj też dołączyłem się do pana Dariusza, mówiąc, że o Bartoszewiczu wspomniałem nieraz. Ale zwróciłem uwagę na tak naprawdę to logo tego użytkownika Dragon4512 z nazwą kanału Bury. Biało-czerwona flaga z błyskawicą? Z runem? No nie gra mi to. W każdym razie, jeżeli ten użytkownik chce nas uświadamiać, gorąco zapraszam do live'a. Przyjdzie, pokaże się, przedstawi i wtedy będziemy mogli rozmawiać. Bo generalnie w obecnej chwili taki komentarz, no to jak to mówi młodzież, jest po prostu z dupy. Moi drodzy, drugi komentarz, który zwrócił moją uwagę, jest to komentarz pod odcinkiem na temat, że Ameryka przestaje sponsorować Ukrainę, kieruje się w kierunku rabinatu. Komentarz pana Jerego Jonesa, 6823. No powiem szczerze, super komentarz. Wiecie dlaczego? Już wam przeczytam. Panie Marcinie, niby apele o pokój, a prowadzący w bluzie mundurowej. To patrzy celowa stylizacja. Oczywiście ja tu odpowiedziałem do pana Jerego Jonesa. Tu nie ma przypadków. Ta bluza to jest brytyjskie camo. Pan Jerry Jones odpisał: może i camo, tylko w audycji o wydźwięku propokojowym taki ubiór jest nie na miejscu. No chyba, że kanał idzie w ślady Ether TV, bo tamten prowadzący nawet się przyznawał, że jest z narodu handlowego, a mundurek to jego strój roboczy. Oczywiście ja odpisałem. Panie szanowny, proszę przeczytać opis kanału. Tu nic nie dzieje się przypadkiem, mimo że czasami tak wygląda. Proszę jeszcze raz przemyśleć. British Camo, tematy o wojnie, apel o pokój. Zrozumiał pan sarkazm? No to wyjaśnię. To jest jasny przekaz. Brytole mówią o pokoju, o działaniu na rzecz pokoju. A wojna wokół, jak zwykle z udziałem Brytoli i brytyjskiej inicjatywy. I dopisek mój. Nie znam Ether TV, bo naprawdę nie znam, moi drodzy. Nawet się nie interesuję takimi mediami. Ale tu jeszcze we wczorajszym odcinku, odnosząc się do pana Jerego Jonesa, wspomniałem, że nie występuję w szarych koszulach. No, dzisiaj moja bluza też nie jest przypadkowa, a zaraz wam powiem dlaczego. Rozmawiając z jednym specjalistą, który zajmuje się mediami lata temu tak naprawdę, kiedy pracowałem w jednej z takich dużych kompanii, powiedział mi: słuchaj, no szara koszula to jest niewskazana, jeżeli jedziesz rozmawiać w tematach poważnych. Mówi: a nie daj Boże, jak założysz szary krawat. Ja mówię: dlaczego? Mówi: to jest jasny sygnał, tak mówią podobno specjaliści, że chcesz coś ukryć. A gdybyś założył niebieski krawat, to gwarantuję ci, że nikt nie będzie cię poważnie traktował. Tego też nie wiedziałem. Powiem szczerze, człowiek uczy się całe życie. No, wiadomo, jak się nie ma wiedzy, to się człowiek uczy całe życie. I tak mi to zapadło w głowę, że ja nie zakładam szarych koszul. Mam chyba tylko jedną nawet, mówiąc poważnie. Dlatego, że no, nie chcę dawać podświadomie sygnałów, że ja próbuję przez wami coś ukryć. Zresztą osobiście uważam, że to by było bez sensu, bo wszelkie wiadomości można łatwo zweryfikować. Ponadto ja zawsze podłączam linki, podaję źródła, jak również mówię, z jakich artykułów korzystam, także to nie jest tajemnica. Ale podświadomie nie chcę was wprowadzać w błąd. Natomiast koszulki czy takie bluzy polo
sportowe mają już zupełnie inny wydźwięk. I powiem szczerze, dla mnie to kiedyś nie miało znaczenia, a od tamtej rozmowy zwracam na pewne rzeczy uwagę. I taka uwaga jak pana Jerry'ego Jonesa, moi drodzy, jest super. Wiecie dlaczego? Bo pokazuje to, że publiczność na moim kanale to ludzie wyjątkowo inteligentni, których, mówiąc szczerze, chodząc po social mediach, coraz mniej się spotyka. Coraz więcej widzę radykalnych fanatyków, czy z lewej, czy z prawej, czy z innych różnych dziwnych stron. Natomiast u mnie publiczność ma otwarte umysły, bo nawet w takie niuanse potrafi zajrzeć i zwrócić uwagę. Jeszcze raz dziękuję za takie komentarze. Gorąco pozdrawiam pana Jerry'ego Jonesa, jak również i innych, którzy tu się mocno udzielają. Ale dosyć mojego ględzenia. Przechodzimy do odcinka. Moi drodzy, i zaczynamy z wysokiego C. Otóż na waszych ekranach w tej chwili to Zoran Milanović, prezydent Chorwacji. Co on powiedział? Zagrzeb nie będzie brał udziału w działaniach NATO mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Ukrainy. Władze chorwackie argumentują swoje stanowisko, stwierdzając, że czas pomyśleć o wzmocnieniu własnego bezpieczeństwa, aby nie wciągnąć kraju w konflikty zbrojne. Ponadto biuro Milanovića podkreśliło, że od początku konfrontacji rosyjsko-ukraińskiej Zachód udzielił Kijowowi ogromnego wsparcia militarnego. Tymczasem nie pozwoliło to, jak stwierdzono, na zakończenie konfliktu, ale wręcz przeciwnie, stworzyło ryzyko jego rozprzestrzeniania się poza granicę Ukrainy i zwiększyło i spotęgowało korupcję państwa Ukraina. Moi drodzy, brawo pan Milanović. Powiedzcie mi, jak to jest, że przywódcy z krajów bałkańskich tak twardo trzymają się swojego i nie odpuszczają i na tym dobrze wychodzą? A u nas miękkie dupy. Taka prawda. Moi drodzy, a jak rozmawiamy, weszliśmy na temat Ukrainy, no to musicie zrozumieć, że jako naczelna ruska onuca posiłkuje się mediami prorosyjskimi i na waszych ekranach Washington Post. Co tu jest napisane? Nowa taktyka. Siły zbrojne Rosji wyzwoliły 823 km kwadratowe w 2 miesiące. Tylko z tym wyzwoleniem to, moi drodzy, to jest tak nie do końca, bo oni to po prostu przejmują krok po kroku. Ale co pisze Washington Post? W ostatnich miesiącach armia rosyjska wykazała znaczny postęp w strefie północno-zachodniego okręgu wojskowego. Eksperci sugerują, że jest to spowodowane ulepszoną taktyką, lepszą komunikacją w celu koordynacji oraz lepszym sprzętem. Pewną rolę odegrała także inwazja sił zbrojnych Ukrainy na obwód Kurski. Cytuję. Siły ukraińskie mają trudności z utrzymaniem linii, nawet jeśli osiągają lokalne zyski, szczególnie na zaludnionych obszarach, takich jak Ugledar. Tak napisał jeden z anonimowych ukraińskich wojskowych. W sierpniu i wrześniu siły zbrojne Rosji wyzwoliły terytorium w tempie niespotykanym od 2022 roku, zauważają autorzy artykułu. Jeśli chodzi o Ugledara, ukraińskie siły zbrojne dzień wcześniej oficjalnie potwierdziły jego stratę. Moi drodzy, i powiedzcie mi jedną rzecz. Pompują narrację prowojenną, próbują wszystkich zaangażować, pieniądze są wydawane na lewo i prawo, tracą ludzi, tracą teren. Po co to wszystko? Czy Zoran Milanović nie ma racji, mówiąc, że trzeba to zakończyć? Oczywiście, że ma rację. Tylko kto chce go słuchać? No właśnie. Szanowni, to co wam za chwilę pokażę, to tak naprawdę może was z butów wystrzelić. Na waszych ekranach jest to tak naprawdę screen z maila Johna Herbsta do Mike'a McFaula. Mike McFaul to był ambasador Stanów Zjednoczonych w Rosji. Ja przeczytam o co chodzi z tymi dokumentami. Te dokumenty rzucają nowe światło na inwazję ukraińskich sił zbrojnych w obwodzie kurskim. Jeden z natowskich think tanków, Atlantic Council, zorganizował w lutym 2024 grę wojenną, na którą zostali zaproszeni McFaul i byli ambasador na Ukrainę John Herbst.
Celem gry jest obliczenie reakcji Rosji na dwa scenariusze. Scenariusz pierwszy. Początek negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do NATO. Scenariusz drugi. Przełom w siłach zbrojnych Ukrainy, co w oczywisty sposób oznaczało inwazję Ukrainy na terytorium obwodu kurskiego. Celem ataku jest destabilizacja wewnętrzna, uderzenie w autorytet władzy i prowokacje do użycia broni nuklearnej. Tak, moi drodzy, taki scenariusz był w grze. Po inwazji ukraińskich sił zbrojnych na obwód kurski, to właśnie narracja o wewnętrznej destabilizacji Rosji była aktywnie wypracowywana zarówno przez samego McFalla, jak i jego podopiecznych w różnych zachodnich mediach, co opisano dowodami opartymi w materiale, zauważa prawnik i członek Izby Publicznej Rosji Ilya Remeslo. Cytuję. Oczywiście marzenia McFalla nigdy się nie spełniły ze względu na całkowitą degradację moralną i intelektualną jego podopiecznych. Egert, Ilarionow, Kasparow, Albac i inni Rosjanie, którzy przeszli na stronę amerykańską. Inwazja ukraińskich sił zbrojnych nie osiągnęła celów wyznaczonych przez Amerykanów, kuratorów i kosztowała ukraińskich bojowników dziesiątki tysięcy istnień ludzkich. Jest oczywiste, że Stany Zjednoczone nadzorowały atak sił zbrojnych Ukrainy na obwód kurski, który władze amerykańskie przez ten cały czas uparcie starały się ukryć. Moi drodzy, słyszeliście, co przeczytałem? Zresztą, kto nie wierzy, może sobie zrobić stop klapkę, screena, czy co mu tam pasuje. Jednym ze scenariuszy było sprowokowanie do ataku nuklearnego. To co myślicie, że te przyjmijmy rakiety nuklearne to by poszły w kierunku Waszyngtonu? Czy może tutaj w kierunku Warszawy? Jak sobie cofniecie się do początków tego roku, przypomnijcie sobie, jaka narracja była, jakie podburzanie, jakie podpuszczanie. Pamiętacie Hołownię? No właśnie. No cóż, my nie mamy wrogów w Rosji, na Bałkanach. My mamy wroga u siebie. Tak jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, a tutaj informacja, która może Was zatrzęsnąć i zszokować. Polskieradio.pl, ale wersja ukraińska oczywiście. Estonia rozważa wysłanie wojska na Ukrainę. Tak powiedział minister obrony Pevkur. Cytuję. I słuchajcie uważnie teraz. Rząd omawiał możliwość wysłania wojska na zachodnią Ukrainę w celu realizacji zadań pozabojowych. Nie podjęliśmy jeszcze konkretnej decyzji. Przede wszystkim musimy zadbać o bezpieczeństwo naszych instruktorów. Gdybyśmy mieli duży kontyngent, powiedzmy jednostkę wielkości brygady ze sprzętem, byłby to bardzo duży cel dla Rosjan. Należy wziąć pod uwagę wszystkie szczegóły, środki ochrony, sił, a także logistykę. Dlatego obecnie kontynuujemy szkolenie w Polsce i Wielkiej Brytanii. Zobaczymy, jak rozwinie się ten temat. Moi drodzy, słyszeliście to? Minister obrony Estonii oświadczył, że swoje wojsko w celu wysłania na Ukrainę szkolą w Polsce. No przecież to się po prostu nie dzieje. Dobra, ale dosyć już o tej Ukrainie, wracamy do Polski. No ale nie da się, moi drodzy, bo w tej chwili na waszych ekranach Władek Dwojga, nazwisk Kosiniak z Kamyszem. Tutaj, moi drodzy, jest taka sytuacja. Chodzi tu o ten Legion Ukraiński. Dlaczego? Zgadnijcie, ile zapisało się ochotników do Legionu Ukraińskiego. Dajcie znać w komentarzu. Ja wiem ilu. Wiem. Odpowiem jutro. A wy dajcie znać w komentarzu. Powiem tylko tyle. Jest to mniej niż 10. Ale przechodzimy do materiału. Za mało Ukraińców wstąpiło do Legionu Ukraińskiego w Polsce. Narzekał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zauważył również, że jego kraj jest odpowiedzialny za szkolenie, a Ukraina za rekrutację ludzi. W Warszawie liczyli, że uda im się sformować kilkutysięczną brygadę, ale tak się nie stało. W
Wcześniej Kosiniak-Kamysz zarzucał Ukraińcom niewdzięczny stosunek do polskiej pomocy wojskowej. No i bardzo słusznie, panie Kosiniak, tylko chciałem zapytać, jak tam plecak? No właśnie, przypomnijcie sobie o plecaku ucieczkowym i o grach wojennych amerykańskich, prawda? No, a tutaj Władek teraz płacze, że Ukraina jest niewdzięczna. Nie chcę mówić, a nie mówiłem. Taka sytuacja. Moi drodzy, jakiś czas temu wspomniałem, że jak Izrael zaczął te swoje akty ludobójstwa, to wszyscy przekierowali się w tamtą stronę i Ukrainę zostawili sobie samą sobie. No bez żalu z mojej strony. Ale teraz chciałem wam coś pokazać, bo no cóż, zobaczcie sami. Jest to materiał z The Telegraph. O co chodzi? Moi drodzy, Izrael ma pretensje do całego świata Zachodu, że pomagają Ukrainie i dlatego też Izrael został zbombardowany przez Iran. Tak, moi drodzy, ja tego nie wymyślam. Cytuję. Pomoc Zachodu dla Ukrainy uniemożliwiła Izraelowi odparcie irańskiego ataku. W artykule stwierdzono, że kraje zachodnie wydały znaczne zapasy rakiet przechwytujących w celu obrony ukraińskich obiektów i osłabiło to zdolności obronne państwa izraelskiego, które jest w dużym stopniu uzależnione od wsparcia partnerów. Zobaczcie, moi drodzy, a co ja wczoraj mówiłem? Że oni szukają winnych wszędzie dookoła. Trzeba było wojny nie zaczynać ze światem muzułmańskim. Ja powiem tak. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Ewentualnie takie nowe jest powiedzenie. Karma wraca. Dobra, moi drodzy, jesteśmy w Polsce. I to jest następny materiał z cyklu Nie chcę mówić, a nie mówiłem. Pamiętacie, jak wspominałem, że te domy, które mają być odbudowywane po powodzi, to będą już w nowych technologiach. No i oczywiście, kto ma te technologie? No wiemy. No i niektórzy mówili, że to nieprawda, że sobie coś wymyślam, że źle kombinuję. No to, jak to się mówi, podtrzymaj mi piwo. Informacja jak najbardziej a propos. Polska Agencja Prasowa. Szefowa Terstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oczywiście żartuje. 300 milionów złotych z programu Czyste Powietrze trafi na odbudowę domów po powodzi. Oczywiście, moi drodzy, artykuł będzie podlinkowany. Ja tylko chciałem jedną rzecz wam tutaj wskazać. Pani minister wskazała, że ramy programu Czyste Powietrze mogą zostać powiększone, dzięki czemu budynki, które zostały zniszczone w powodzi, zostaną wyremontowane z tych środków, co też będzie oznaczać termomodernizację. Ja chciałbym się tylko zapytać, kto na tym zarobi i ile. Nic więcej. Nic więcej. Bo wiem, że nowe technologie będą tak naprawdę wspierały budżet für Deutschland. Takie moje jest subiektywna opinia. Takie jest moje osobiste zdanie. Szanowni moi, a już zaczynało być tak normalnie, no to oczywiście tutaj nie może być normalnie. To jest artykuł z kresów.pl. Tak naprawdę jest to przedruk z gazety prawnej. Powodzianie zapłacą podatek od części otrzymanych odszkodowań. Czytamy w artykule. Przedsiębiorcy, którzy otrzymają od ubezpieczycieli odszkodowania za zniszczone w powodzi firmy, zakłady, fabryki, w wielu przypadkach będą musieli zapłacić od nich podatek dochodowy. Tak poinformował dziennik Gazeta Prawda. Moi drodzy, oczywiście artykuł będzie podlinkowany. Powiem krótko. Tak to się nawet za Gomułki nie działo w Polsce, jak teraz jest. Za kilka dni będzie rocznica tak naprawdę, kiedy to uśmiechnięci fajno Polacy dorwali się do koryta. Nie rozpieprzył tego kraju nikt. Nawet komuchom się w 50 lat nie udało tak rozpieprzyć tego kraju, jak oni to zrobili w rok czasu.
No przecież, moi drodzy, to się nie dzieje. No to się po prostu w pale nie mieści. Moi drodzy, a teraz temat, który mrozi krew w żyłach. Temat, który zaczerpnąłem z portalu Tysol. Oczywiście również podlinkuję. Niemiecki Bundestag omawia w tym tygodniu petycję lobbysty pedofilii Dietera Giesenkinga. Petycja wzywa do poprawnej, ochrony tzw. pedoseksualistów i zapisania ochrony pedofilii w konstytucji. Pedofilia ma być uznana za tożsamość, która ma swoje prawa i wymaga ochrony. No powiem szczerze, już mi kawy nie trzeba. Ale oczywiście, wiecie, ja to lubię pogrzebać. No niekoniecznie tam, gdzie pedofile. Natomiast, moi drodzy, skąd się to bierze? Otóż ten sam portal, tadam, milioner i transseksualista oskarżeni o wielokrotne gwałty na dzieciach. Niemcy są wstrząśnięte ujawnionymi szczegółami trwającego obecnie procesu przeciwko 81-letniemu milionerowi Helmutowi Rainerowi Dorschowi oraz jego wspólnikowi Arbendowi. Dalsze personalia nieznane. Transseksualiście. Obaj zostali oskarżeni o wielokrotne molestowanie i wykorzystywanie seksualne dziewczynek. Ich ofiarami miały być dzieci, którym daleko było nawet do początku dojrzewania. Skala i brutalność ujawnionych czynów zaszokowały społeczeństwo, a sprawa staje się symbolem walki o skuteczniejszą ochronę dzieci przed przemocą seksualną. Oczywiście, moi drodzy, ja podlinkuję ten materiał dla takich ludzi należy zastosować artykuł 762/25. Wygooglujcie sobie, co to jest. Moi drodzy, i pamiętacie, jak jakiś czas temu już wspominałem, że przy WHO stworzył się zespół specjalistów, którzy chcą zalegalizować to tego typu odklejone zjawisko. Oczywiście niektórzy, szczególnie ci z lewej strony, pluli na mnie, wyzywali, że to nieprawda, że to się nie dzieje, mimo że WHO te dokumenty i materiały udostępniał. Mało tego, nawet fake hunters stwierdzili, że to, co mówię, to jest niepotwierdzona informacja. Oczywiście wiecie, ja zdaję sobie sprawę, że o tym niedobre jest mówić, no ale upadek w obecnej chwili jest no przerażający. Moi drodzy, ale żeby rozładować sytuację, suchar. Na stacji kolejowej facet kupuje bilet. Pani w kasie mówi grzecznie i spokojnie: dokąd ten bilet? A co panią to obchodzi, gdzie jadę? No proszę pana, muszę wiedzieć, dokąd pan jedzie, żeby panu sprzedać odpowiedni bilet. No dobra, do szwagra na imieniny. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Oczywiście standardowo, komu się podobało, to jest like. Pamiętajcie o subie i oczywiście o dzwoneczku. Niech kanał się rozrasta, żeby było coraz więcej ludzi z otwartymi umysłami wokół nas. Pamiętajcie dzisiaj o live'ie. Dziś live będzie o 19. Dlaczego? Dlatego, że to będzie podwójny live, bo najpierw będzie live z panią Małgorzatą Biskupską. Będziemy kontynuować temat zamordowania jej syna Damiana, a następnie pojawi się u nas Piotr Sterkowski, nieprzypadkowo, bo będzie miał kilka ciekawych informacji. Także gorąco zapraszam, widzimy się wieczorem, więc nie mówię hej, tylko mówię do zobaczenia, dobrego dnia.